Chcemy pojechać do Gruzji i Armenii. Przeznaczyliśmy na tą wycieczkę około 3 tygodni, co po niektórych z nas 2 tygodnie. Planujemy zrobić około 9 do 10 tysięcy kilometrów, zobaczyć sporo ciekawych miejsc i mam nadzieję poznać sporo ciekawych ludzi i też pokosztować miejscowego pysznego jedzenia. Krzyżewski Andrzej, Robert Sirek, Gośka Homa, Mariusz Antonik, Bartek Krywult. I kogo jeszcze brakuje? Mikołaj Copija jest tuż opodal. I brakuje jeszcze naszej koleżanki Magdy Cembali. No, Zuza jedzie z wami na wyprawę? No niestety nie. Nierealne. Zostaje z mamą. Jeszcze nie w tym wieku, co? Czy... Kwestia 2 lat. 2 lata i może jeździć, tak? Tak jest. Bo ja czytałem w internecie, że ktoś z was już tak od naprawdę z mlekiem matki, czy może wszyscy? No, wszyscy chyba, wszyscy już od lat młodzieńczych, że tak powiem. No, kochamy to chyba. Tutaj między nami jest jedna kobieta, jeszcze będzie jedna, tak? Tak, ponieważ kobiety łagodzą obyczaje. Poza tym są równie ciekawe świata jak mężczyźni i odważne, coraz odważniejsze, myślę. I rewelacyjnie, że na motocyklach zaraz nam koleżankę zaprezentuje. Chociaż na tą wyprawę jedziesz jako pasażerka. Tak, dokładnie. Będę oglądała całą wyprawę z tyłu, jak to się mówi. Dlatego, ponieważ motocykl, na którym przyjechałaś, jest innym rodzajem motocykla niż taki, na którym można byłoby pojechać na taką wyprawę, prawda? Tak, dokładnie. Myślę, że po około 400 kilometrach organizm mógłby już zacząć protestować. W dzisiejszych czasach jeździ już bardzo wiele kobiet, także myślę, że pojawienie się na drodze niewiasty na motocyklach i to już naprawdę wszelakich gabarytów, pojemności nie budzi już zaskoczenia. A jak kobiety jeżdżą, to widać różnicę? Jeżdżą z gracją, jak to powiedział kiedyś tutaj Mariusz. Myślę, że... Świetnie jeżdżą. Niektóre radzą sobie lepiej, niektóre gorzej, ale to tak samo jak mężczyźni. Także myślę, że co do tego nie ma... Ale mężczyźni mają ten tak zwany testosteron, który może powodować, że tam czasami przeginają, oj, czy coś? Ja to muszę sprostować, bo ja też zawsze myślałam, że tylko mężczyzna, jak zobaczy kawałek prostej drogi, to odkręca. To odkręca, ale to, nie, to działa u wszystkich, muszę powiedzieć. No właśnie, czyli czym się charakteryzuje motocykl, ten rodzaj motocykla, na którym będziecie jechać? Duży skok zawieszenia, terenowe opony, małe elektroniki, czyli jednym słowem Africa Twin. Africa Twin. Właśnie słyszałem od kolegi, że to jest motocykl, który teoretycznie, można byłoby powiedzieć, już nieprodukowany, jest idealny na takie warunki, tak? Dokładnie. Nie jest produkowany od ponad 10 lat w sumie, no, dokładnie. Ale no, sprawdza się bardziej niż nie jeden nowoczesny motocykl. Czyli nie jest przypadkiem tak, że jest nieprodukowany, ponieważ się nie psuje? To pytanie ciekawe, ale wydaje mi się, że to jest pytanie w zasadzie do przedstawicieli Hondy. W świecie motocyklistów wszyscy byli zdziwieni, że Honda przestała produkować ten motocykl, ponieważ naprawdę jest no, ten motocykl niezawodny.
mamy zamiar pojechać przez Słowację, właściwie przez środek Węgier i pomykać również przez Serbię i Bułgarię. Chcemy dotrzeć do granicy z Turcją w okolicach, jakże się to miasto nazywa? Stambuł. Stambuł. I chcemy w tamtym kierunku przejechać północną stroną Turcji w pobliżu Morza Czarnego z chęcią zabiwakowania parokrotnego prawdopodobnie nad tym Morzem Czarnym. No i powolutku będziemy się zbliżać do Batumi. O reszcie trasy może tutaj kolega będzie chętny powiedzieć. Nie znam. A może drugi kolega albo koleżanka? Ja mogę powiedzieć tylko o tym, że w Batumi zamierzamy troszeczkę poleniuchować i spędzić około 3 lub 4 dni w tym pięknym mieście, o którym mówi się, że klimatem i wyglądem przypomina jedną z stolic Republik Bananowych. No i posłuchać o herbacianych polach Batumi. Natomiast no tam planujemy jakiś dłuższy odpoczynek, no bo będziemy jednak gnali przez Europę i turecką część Azji. Planujemy sobie tam nieco odpocząć, jeśli tylko pogoda pozwoli, bo o tej porze roku jednak jeszcze jest podobno dosyć deszczowo w Gruzji. Natomiast stamtąd pojedziemy w kierunku północnym, chcemy zwiedzić Kaukaz, podjeżdżając tam już może mniej oficjalnymi drogami, gdzieś pod góry, pod szczyty, przejechać gruzińską drogą wojenną, pod Kazbek zwiedzić Tbilisi, zwiedzić Kachetię, czyli rejon słynący z produkcji wina. No i później kierować się w dół, czyli w kierunku granicy z Armenią, zobaczyć Armenię, okrążyć jezioro Sewan, stryknąć parę fotek pod Araratem, no i w drodze powrotnej zwiedzić być może, jeśli się uda, jeśli czas pozwoli, Kapadocję, chociaż jakąś część Turcji.